Ej, siemanku, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jaszczymek, gdzie jest ze mną Adwes. Siema, siema, to ja. I tak jak ostatnio trochę postanowiłem poeksperymentować z tym trybem, czyli z Blocking Combat. No i tym razem, słuchajcie, będziemy rozwalać diamenty, to znaczy całe tutaj wszystkie mapy, jakie będą, wszystkie bloki, jakie tutaj będą. I później będziemy wszystko starać się zamienić na bloki diamentowe, więc myślę, że to będzie trochę trudne, ale z pomocą przyjdzie nam Kilo z Fortuną 30? Tak, Kilo z Fortuną 30 i wydajnością 100. I do tego będziemy mieli efekt, dzięki któremu będziemy mogli wszystko zrobić, więc myślę, że to będzie fajnie, co nie, Adwes? No przecież, tak. No przecież, więc... Męczące trochę, ale fajne. Ja dam nam, żebyśmy mieli efekt świecenia, no i wow. Żeby... Na bogato. I walkę też, żebyśmy mieli. Ale nie wiem, czy coś tutaj będzie tak specjalnie denerwującego? Chyba nie. Najważniejsze, żeby nam drewno wyleciało na samym początku, to by było wtedy spoko. Dobra, no. Więc ja klikam. No i możemy dołączyć w takim razie start game. Lecimy. I stary, ja idę do zielonego, a ty idziesz do czerwonego. No to tak trochę... To nawet spoko całkiem. No, więc poczekajmy, aż to się wszystko stworzy. No i zaczniemy grać. I oczywiście, jeśli wam się podoba odcinek z Blocking Combat, a na pewno wam się podoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę. No i nam możecie napisać, bo oni lubią takie stary. I do tego jeszcze w komentarzu mogą napisać jakiś nowy pomysł na kolejne, co nie? Stary, zabieraj drewno przede wszystkim, które ma skrzynce, tak? Bo to jest dlatego im się podoba, bo z Adwesem. Tak, na pewno. A teraz słuchaj, mamy w takim razie te nasze kill-offy, które mieliśmy mieć. One mają, tak jak widzicie, Efficiency 100, Unbreaking 100 i Fortuna 100. I teraz czas rozwalać! Tylko, że ja mam kamienny kill-off. Ja ci dałem przecież, stary. Nie. Nie dałeś mi. Faktycznie nie dałem ci nic. Teraz masz już. O, dziękuję. I teraz, stary, jak się czujesz? Kurde, ale mi nadu. Cześć, cześć, Adwes. Już się możemy zabijać? Nie, no, żartuję. Siema. Stary, ja... widzisz, ile mam widzisz, ile masz lapisów? Wiesz, co trzeba zrobić, stary? Wyrzuć wszystkie rzeczy z ekwipunku i rozstaw sobie za pomocą lewego przycisku myszy stary diamenty. Aha, w ekwipunku, tak? Żeby było jakby po jednym na jednym slocie, nie? No tak. Bo teraz, ej, bo... Masakra. Albo najlepiej, żebyśmy też sobie przerabiali jak najszybciej, żebyśmy tych diamentów po prostu mieli jak najwięcej, nie? Nie, to jeszcze chwilę, poczekajmy jeszcze, bo trochę nam to stare rozwalanie zajmie jednak, wiesz? No. No, ale powiedzcie, możecie też napisać w komentarzu, jak wam mija na przykład niedziela, bo mi całkiem spoko. A tobie? Co z tego, że nagrywamy to w sobotę? Ale ja już wiem, że mi mija. Ja już wiem, że mi mija spoko, jak co. No to ja pewnie, nie wiem, nic nie robię w niedzielę. A także... i w ogóle słuchajcie, zagłosujcie w ankiecie, czy nam się uda to w ogóle, bo może być trochę trudno, wiesz? No pewnie. Bo to no, ale jednak... nie wolno tak robić. Bo wiesz, że to może być trochę ciężkie, dlatego. No najwyżej będziemy musieli powtórzyć kiedyś ten challenge, no bo jak nam się nie uda, stary. Ej, aha, to nam się na pewno nie uda. Może dajmy sobie większą fortunkę, co? No dobra. To stówę? No to może być, stówę może być. Dajemy, dobra, to czekaj, to ja tylko ty zmienię A. Bo wiesz, fortunka ma taką rzecz, że po prostu czasami może ci wlecieć 100, a czasami może ci wlecieć 1, nie? Ej, ziomeczku, bo ja się zbagowałem. Jak się zbagowałeś? Latam w powietrzu. No bo rozwaliłeś za szybko blok, wiesz? Dobra, ja już mam ten kill-off ze stówą, ty też masz? Weź mnie tu uratuj, no leży na ziemi. Ale to nie widzę cię w ogóle, stary. Nie, no jak to? Ja tu skaczę. Ale ja nie wiem gdzie... O, jesteś tutaj. Okej, rozwaliłem ci. I jak tam stylem masz? No, gdzieś powinien być tam. O nie, drewno wyrzuciłem. Ej, w ogóle my powinniśmy rozwalać, stary, od góry to, jak najlepiej, wiesz? Bo no. Nie będziemy spadać. No, więc stary, dostań się do góry. I polećmy, naprawdę, w ogóle... jak oglądacie ten odcinek, to jeszcze trwa live Yahimoza, na którym właśnie teraz skończyłem właśnie z niego przyjść. Jest sobota, godzina 23:52, więc zaraz będzie niedziela, więc to, co mówiliśmy o tej niedzieli, to wcale nie będzie takim kłamstwem, co nie, stary? No bez kitu, już jest północ zaraz. A wiesz, co jest jeszcze ciekawsze? Że jutro na 9:00 mam studia. Super, nie? A wiesz, o której kończę te studia? O 18:00. Super, nie? Fajna niedziela. No, czyli jednak więc... nie mija ci zbyt fajnie. No jednak mi nie mija. Ej, bo jeszcze nie mam miejsca na diamenty, stary, w ekwipunku, więc ja chyba zaraz będę musiał robić te. A ja mam. Ej, stary, nie wiem gdzie ja mam wyrzucać rzeczy, żeby mi nie wpadały do ekwipunku. Ale mi laguje, stary, ja mam. Bo te itemy, stary, leży przecież. Pełno itemów leży na ziemi.
Masakra, stary. Ja już byłem na samej górze i już jestem na samym dole znowu. Bo co? Bo tak, nie. Co się stało? Aha, bo pewnie wbiegłeś w terenie, tak. Gdzie byłeś ten. No, tak na pewno było. Tak się ciągle zniżałem. Dobra, ej stary, tutaj trzeba będzie serio powoli, powoli to zamieniać na bloki, stary, tego... Co, jak bloki to? Diamentów. No nie no, przecież jeszcze nie ma nic... O nie, będziemy mieli glowing, ale to fajnie, bo będziemy wiedzieć, gdzie jesteś zbagowany. No nie. No, ale... Zobacz, ile jeszcze tego tu jest. No dużo tego jest, no ale to nam szybko zajmie na pewno, o wiele szybciej niż wtedy. Najgorzej, że jest ten lapis, stary, bo aha, ja z niego wylatuje chyba stary 100 przedmiotów z niego chyba wylatuje, wiesz? Ja nie niszczyłem tym kilofem, co mam. Tak? Ale teraz mi laguje. No. I teraz mam już 3 FPS. Stary. O nie. Masakra, to był zły pomysł z tą fortunką, ale no, ktoś też to napisał w komentarzu, więc mówię, ale o nie. Fajny pomysł, to śwadu, nie? Ej, już dobra, nie, już zrobić. Nie wolno słuchać widzów w takim razie. Masz drewno, powiedz mi, że masz drewno, stary. No mam. Zrób szybko gdzieś crafting table na widoku. Czemu? No bo ja nie mam drewna. A po co ci crafting? Aha, muszę... żeby te bloki. Tak. Teraz czekaj. Dalej gdzieś na widoku. Tutaj. Chodź. No którym się robi tym? Bo no ty w ogóle stary tutaj diamenty bup. Tracisz, nie? Bup. O, masz. Jak bo mam, ja nie mam całe EQ diamentów. Ja robię, stary. Taka jest skrzynka. Skrzynkę też zrób. I będzie, nie no, nie ma sensu wrzucać tam innych rzeczy, stary. Mam 64 już diamentów. Nie da się jakoś szybciej tego przekładać do craftingu. Da się przecież! Jest książka przecież od zrobienia, stary, craftingu. Co nie? O nie, ciągle mi wpadają itemy do ekwipunku. Nie umiem. O, da się, stary, tego. Szybko robić za pomocą tego guidebooka, ja stary. Książki. No ja to zrobiłem szybko. O ty, kozaku. Ale szkoda, że nie da się jakoś ustawić, żeby wszystkie bloki jakby oprócz diamentu się pojawiały. Fajnie, że rzucasz te itemy pode mnie, a ja pod ciebie rzucam. To bardzo fajne, stary, naprawdę. Ale zacina. Czy to wytrzyma? Możecie zagłosować teraz w ankiecie, czy na pewno nam się uda. Nie, czy komputer Adwesa się nie spali? Tak, czy komputer Adwesa się nie spali od ilości itemów położonych na ziemi? Ej, weźcie, skliruj wszystkie. Nie mogę, bo wtedy też diamenty zniszczymy, stary, z ziemi. A później, a co, stary, jak o, nie starczy nam tego? Jak to nie starczy nam bloków, no to no, wtedy będzie rzeczele. No to też może być ciężko. Stary, trochę. Teraz szybko nie no, nie będziemy zbierać tego tak specjalnie cały czas, jak tylko nam się zachce. Dobra, ja teraz tylko sobie uzupełnię to, ej, to jest masakra naprawdę. Nie wiem, czy ten no. Challenge będzie wykonywalny w ogóle. Ja też nie wiem. I tak. Trochę, teraz, co sekundę, coraz bardziej w to powątpiewam. No ja zbieram tutaj pełno diamentów i tak na razie staram się znaleźć, że wykupuję ty... Ej, wykupujmy, stary, na początku same diamenty, starajmy się, okej? Okej. Okej. I zastanawiam się, ile tak naprawdę będziemy potrzebowali mieć... ile będziemy potrzebowali mieć staków diamentu. Ej, chodź tu, stary, do mnie, gdzie policz, ty ile jesteś? Jest po jednym boku, wiesz? Co? Patrz, chodź tu. Patrz. Patrz, deszcz diamentu. O, fajny, nie? O, jeszcze jeden jest z boku, stary. Ale gites, normalnie, super stary. Super stary. No, tak. O nie, trzeba chyba sobie powoli zbroję robić, Ała. Bo ja czuję, że mi spadnie na głowę już nie jeden raz. Stary, staraj się przede wszystkim kupować teraz... Tego? Jest regeneracja, tylko że nie masz jedzenia, stary. Kurde. Musisz zjeść szybko, albo zrób sobie chlebek, nie? Ja sobie zrobię chyba zbroję, bo chyba diamentów mamy wystarczająco, stary, żeby zrobić zbroję, co nie? Nie wiem. Wiesz, co zrobiliśmy głupio? Że zrobiliśmy autoprzepalanie chyba. No. Jak autoprzepalanie? Autoprzepalanie jest włączone i przez to na przykład z diamentu, jak wykupisz stary Irona, to on też się pojawia w dużych ilościach, wiesz? A no tak, faktycznie. Tak, to jest trochę przypołowe. Dobra, ja wrzucę do jednej skrzynki, stare tutaj. Wszystkie, jakie mam... te diamenty, bloki diamentów. Czaisz? Masz już bloki? No, przecież ja to przerobiłem wszystko. O kurde, to ja też zrobię bloki już. To ty nie robiłeś, stary, tego? No. To dlatego pełno diamentów stoi na ziemi, co nie? Bo ja mam rób wszystko stary za pomocą tego tej książki przecież, o wiele łatwiej. Nie wiem, czy ją ogarnę. Kurde, no. No nie wyrzucaj mi tych rzeczy, stary. A ty mi też nie wyrzucaj. Lapisem wyrzucasz. Poczekaj chwilę. Jak się robi tą książką? Halo, czemu tu jest książka? Tyle lapiza, stary?
No nie mogę! No nie! Wszystkie diamenty teraz wyrzuciłem! Ale głupie! No nie. Jaki ty jesteś? Gdzie jest książka? Okej, co się robi? Diament. Ej! Tam możesz faktycznie. Tam blok diamentów? Okej. A nie, to... Z shiftem, stary, shiftem klikasz na ten blok diamentów, który jest tam. Czaisz? Nie mam tu bloku diamentu. Serio. No musisz tak na strzałkami tam pole... Ale musisz mieć diamenty w ekwipunku, masz? No mam. No to musisz tam gdzieś być, stary. Gdzieś na... Ja miałem, zaraz ci powiem, na której stronie. No dobra. Bo dobra. Na tych cegłach nie mam, mam tylko brązowe deski i świerkowe. A jak na cegłach? Na samej górze, stary. Stary, gdzie masz kompas? Robisz kompas? Która jest strona. Tam na dole masz takie do wyboru. No pierwsza strona i druga. I co? Ale otwierasz, stary, w crafting table? A to w craftingu! Już nie zrobisz, stary, normalnie. Myślałem, że w ekwipunku. Dobra. O, ale fajnie się robi. O, i no, shiftem. Z shiftem, będziesz można dobrać całość. Dobra, to przerósł sobie całe, a ja zbieram kolejne diamenty tutaj. No, ten odcinek może trwać trochę dłużej niż się spodziewałem, stary. Tylko ważne, żeby nie stracić żadnego diamentu, wiesz? A, każdy jest ważny. Ta, ja muszę chyba sobie zrobić zbroję, bo ja czuję, że tutaj zginę. Będzie jeden wielki fail. Ja już sobie robię. Ej! To co? Challenge niewykonany. Jaki idiota. Słuchajcie, w takim razie, jeśli wbijecie pod tym odcinkiem 2000 łapek, nie, więcej, 3000 łapek, to my podejmiemy się jeszcze raz tego challenge'u. Tym razem, pamiętając o tym, że lepiej sobie zrobić zbroję i najlepiej włączyć anwilę na tej mapie. Tak. No, więc mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. W końcu chcieliście jakiś krótszy odcinek z Blocked in Combat. Więc myślę, że to spełniło wasze marzenia. No, o więc nie. Niestety to był fail. Do... Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ze mną był Adwes. Elo! Tak, to ja. Siema, papa. Ja cię nie wierzę, że to się stało.